ogłoszenie żałoby w programie telewizyjnym, zwłaszcza takim jak jaka to melodia, zawsze jest wydarzeniem wyjątkowym i poruszającym. Rafał Brzozowski, prowadzący ten popularny muzyczny show, znany z radosnego i energicznego podejścia, tym razem musiał zmienić ton na bardziej poważny i refleksyjny. Na początku programu, z wyraźnym smutkiem, poinformował widzów o śmierci ważnej osoby związanej z show lub bliskiej sercu wielu fanów. Jego słowa przez wiele lat mieliśmy przyjaciela, który niestety odszedł od nas nie tylko wprowadziły atmosferę smutku, ale też pokazały głębokie uczucie, jakim darzono zmarłego. Hołd, który Rafał Brzozowski złożył zmarłemu, śpiewając Szczęście jest we mnie. Mywaj, piosenka Zbigniewa Wodeckiego, która sama w sobie jest wyrazem osobistej refleksji nad życiem i jego nieuchronnym końcem, było odpowiednio emocjonalny i symboliczny. Wybór tego utworu mógł odzwierciedlać życiową filozofię zmarłego, co jeszcze bardziej wzmacniało emocjonalne przesłanie. Reakcja fanów programu była natychmiastowa i pełna współczucia. W mediach społecznościowych gdzie nagranie z programu zostało opublikowane, widzowie wyrazili swoje kondolencje i podziękowania za piękny gest hołdu. Komentarze pełne były żalu, ale także uznania dla sposobu, w jaki Brzozowski poradził sobie z trudnym zadaniem przekazania smutnych wieści. Hołd złożony przez Rafała Brzozowskiego zmarłemu Andrzejowi, wieloletniemu pracownikowi TVP i członkowi ekipy programu Jaka to Melodia? Miał niezwykle poruszający charakter. Rafał znany z energetycznych występów. Tym razem w bardzo osobistej i wzruszającej atmosferze pożegnał przyjaciela, podkreślając jego obecność i wkład w produkcję teleturnieju. Podczas wykonania piosenki szczęście jest we mnie. Mywaj, Zbigniewa Wodeckiego, na telebimie umieszczonym za Rafałem Brzozowskim wyświetlały się zdjęcia Andrzeja. Te obrazy, przedstawiające różne momenty z życia zmarłego, połączone z tłem przypominającym krople deszczu na szybie, wzmacniały emocjonalny wydźwięk tego momentu. Widzowie mogli nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, kim był Andrzej dla ludzi. Z którymi pracował, co sprawiło, że pożegnanie stało się jeszcze bardziej osobiste i wzruszające. Rafał zakończył swój występ słowami skierowanymi bezpośrednio do zmarłego: Andrzejku, gdziekolwiek jesteś, dziękujemy ci za wszystko. Ta piosenka jest dla ciebie, bo wiem, że jesteś z nami. To wyrażenie wdzięczności i pamięci pokazuje głęboką więź i szacunek, jakim darzono Andrzeja wśród współpracowników. Reakcja publiczności, zarówno w studiu, jak i w mediach społecznościowych, była pełna współczucia i smutku, ale również uznania dla pięknego i godnego pożegnania. Wiele osób dzieliło się swoimi myślami i kondolencjami, co świadczy o silnej społeczności wokół programu Jaka to Melodia oraz o uniwersalnym charakterze muzyki jako sposobu wyrażania emocji i uczuć.